Nieustające zainteresowanie mediów życiem rodziny królewskiej, a w szczególności stanem zdrowia księżnej Kate, wywołuje wiele emocji, zwłaszcza wśród jej najbliższych. Książę William, znany ze swojego zaangażowania w ochronę prywatności rodziny, coraz bardziej frustruje się inwazyjnością prasy. Ostatnie doniesienia i widoczna poprawa stanu zdrowia księżnej Kate, która po długiej przerwie postanowiła wyjść wśród ludzi i odwiedzić lokalny targ, mogły być powodem do radości, ale także do niepokoju z powodu potencjalnej burzy medialnej. Opublikowane nagrania pokazujące szczęśliwą i zrelaksowaną księżną w przeciwieństwie do wyraźnie spiętego księcia Williama, który starannie ukrywał się pod czapką z daszkiem, rzucają światło na różne sposoby radzenia sobie z presją ze strony mediów przez członków rodziny królewskiej. William, mający za sobą trudne doświadczenia związane z utratą matki, księżnej Diany, która była nieustannie obiektem zainteresowania prasy, zdaje się odczuwać głęboki żal i frustrację wynikające z obserwacji, jak media traktują jego żonę. Christopher Andersen, autor specjalizujący się w tematyce rodziny królewskiej, podkreśla, że książę William nigdy nie pogodził się z niechcianą uwagą mediów, które uważa za żerujące na jego rodzinie szakale. Takie postrzeganie reporterów i paparazzi, jako osób naruszających prywatność i spokój rodziny królewskiej, może prowadzić do coraz większej frustracji i gniewu ze strony księcia, który gotuje się z wściekłości, obserwując sposób, w jaki traktowana jest jego małżonka. Spekulacje na temat życia rodzinnego i zdrowia księżnej Kate Middleton często przekraczają granice prywatności, powodując frustrację wśród członków rodziny królewskiej, zwłaszcza u księcia Williama. Jego postawa wobec mediów jest zrozumiała, biorąc pod uwagę nieustające spekulacje i dezinformacje. Christopher Andersen, autor zajmujący się rodziną królewską, zauważa, że William należy do zupełnie innego gatunku niż jego ojciec. William dąsa się. Gotuje się w środku. A dopiero potem, jak jego ojciec, wybucha. Teraz próbuje obronić prywatność swojej żony. Zawsze czuł zadrę wobec mediów i jeszcze mniej od swojego ojca widzi powody, by im się tłumaczyć. Media z różnych krajów, w tym z USA i Wielkiej Brytanii, niekiedy posuwają się do rozpowszechniania spekulacji dotyczących życia prywatnego Kate i Williama, w tym plotek o rzekomym romansie Williama z Rose Hanbury. Andersen podkreśla, że książę dźwiga na sobie straszny ciężar i jest dosłownie wściekły z powodu wszystkiego, co pisze i mówi się na temat jego wracającej do zdrowia żony. Książę William, w przeciwieństwie do swojego ojca, podejmuje aktywne kroki, aby bronić prywatności swojej rodziny, co czasami prowadzi do spięć wewnątrz pałacu Kensington. Pomimo nieustającej presji i inwazyjności mediów, książę William koncentruje się na ochronie swojej rodziny i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Andersen spekuluje, że prędzej czy później William się jednak złamie. Ktoś straci pracę, jestem tego pewien, co wskazuje na możliwe konsekwencje dla tych, którzy nie poradzili sobie odpowiednio z zarządzaniem kryzysem medialnym. To wszystko ukazuje złożoność wyzwań, przed którymi stoi rodzina królewska w obliczu nieustającej uwagi mediów. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.